Witam Was, moi drodzy, niezwykle serdecznie. Z tej strony mówi do Was transportowy Domin. No i słuchajcie, dzisiaj melduję się z trzecią i prawdopodobnie ostatnią wycieczką ogólnokrajową, można to tak nazwać, pomiędzy maratonem wakacyjnym. No i prawdopodobnie, tak jak mówię, będzie to ostatnia wycieczka w tym miesiącu i prawdopodobnie w tym roku, to znaczy, no dobra, w tym roku to może jeszcze nie, zobaczymy jak to będzie w ogóle. Zobaczymy, słuchajcie, natomiast jeśli chodzi o wycieczkę, no to cóż, dzisiaj, słuchajcie, jedziemy na Hel. Zwiedzimy sobie nowe rejony, Półwysep Helski dokładnie. Pojeździmy sobie pociągami, z tym wyjątkiem, że większość trasy będę nagrywać. Więc nie wiem, słuchajcie, jak to dokładnie będzie. Ale wiem tylko tyle, że zwiedzimy sobie właśnie nowe rejony nadmorskiej miejscowości. Popularnej zresztą. No i co? Przestawimy się na inny tryb zupełnie. Ponieważ pojedziemy sobie teraz N64 na centralny. Nie będziemy jechać żadną N02 na wschodni ani nic w ten deseń. Tylko pojedziemy sobie właśnie na centralny i stamtąd ruszymy sobie Pendolino do Gdyni. Także cóż, jeśli premiera Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod premierą. Nie wiem, ile dokładnie wyjdzie premiera, bo nie wiem ile nagram, ale postaram się, słuchajcie, żebyśmy zaliczyli bardzo dużo. Także zostańcie ze mną i do zobaczenia. No i słuchajcie, już się kierujemy na centralny. Trafił się, jak widzicie, szalony... Trafił się szalony kierowca Arrivy. Nie wiem, czy Ukrainiec, czy Polak, nieważne. W każdym razie szalony. Także cóż, moi drodzy, jak już dojadę, mam nadzieję, że bezpiecznie. To zobaczymy się już na centralnym, także trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się później. No i słuchajcie, jesteśmy już na dworcu centralnym. Jak możecie zobaczyć, linie nocne mają swój za chwilę ostatni wyjazd. W tym momencie nadjeżdża N61 z Czarnej Strugi, a tam już wschodzące słońce za niedługo. No i cóż, moi drodzy, my teraz się kierujemy do pociągu. Ja teraz jeszcze tutaj zrobię szybkie fotki wokół dworca. Słuchajcie, no i co poza tym? No cóż, kierowca zajechał no 9 minut po czasie, słuchajcie, z uwagi na to, że pędził jak szalony, z tego co Wam mówiłem. No i w pewnym momencie pasażerka jedna się zbuntowała. No i zamiast kierowca zamiast przyjąć to do wiadomości od razu, to ten zrobił nam na złość i do czasu, aż minęła godzina przyjazdu na centralny, to jechał 20 na godzinę. No. Oj, Arriva znowu się prosi o guza. A już był z nią spokój. No cóż. Nie moja to wina, ani tym bardziej nie ja biorę za to odpowiedzialność. Dobra, słuchajcie, my w tym czasie sobie pofocimy, a właściwie ja sobie pofocę tak na szybciutko. O 5:00 otwierają McDonalda, więc może przy okazji uda mi się zamówić zestaw śniadaniowy. Może w Pendolino bym zjadł. Będę podróżował w strefie ciszy, także zakładam, że o ile rozmawiać nie wolno, tak można jeść. Także dobra, widzimy się za chwileczkę i do zobaczenia. Nie wiem, słuchajcie, czy już ktoś z Was wcześniej to odkrył, czy też nie, ale słuchajcie, zauważyłem dopiero teraz, że w McDonaldzie na centralnym blisko automatów są też gotówkomaty.
No i słuchajcie, to bardzo dobrą robotę robi, szczególnie dla mnie, bo przynajmniej nie będę musiał stać w kolejce i czekać nie wiadomo ile. Także to robi bardzo zacną robotę. A McDonald's powinien się otworzyć za 4 minuty. No i słuchajcie, z około 5-minutowym opóźnieniem dojechaliśmy do stacji końcowej Gdynia Główna. Jak widzicie, moi drodzy, mamy pierwszy pociąg w dniu dzisiejszym na stację Hel 9505, a nasz pociąg docelowy, który powinien być wagonowy, jeśli lista przewozów jest dalej aktualna, to jest Regio 9507. I teraz, moi drodzy, na niego kupimy bilet. Generalnie rzecz biorąc, to jest mój, jeśli dobrze wypowiem, szósty przejazd Pendolino ogólnie, a drugi na nagrywce. Pierwszy przejazd Pendolino, który nagrywałem, to będzie na jednym z naszych dni maratonu wakacyjnego. Także tym bardziej serdecznie Was wtedy zapraszam do oglądania, bo naprawdę będzie ciekawie. No i cóż, moi drodzy, mamy w tym momencie dwa szynobusy trójczłonowe, ale nas to, słuchajcie, nie interesuje, bo my teraz idziemy kupić bilet na pociąg Regio 9507 do stacji Hel. I tak jak mówię, skład powinien być wagonowy. Także do zobaczenia później. No i słuchajcie, pojechał pierwszy skład regionalny na Hel. Jeżeli się mylę co do ilości składu, że jest to pierwszy w dniu dzisiejszym, no to najwyżej mnie poprawicie. Frekwencja? Nawet spoko. A szynobus chyba posiada ZF-a. Jest okej. A więc, drodzy Państwo, jestem już po zakupie biletu, który jest ważny 6 godzin od 9.02, także bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję jednak, że od razu wyruszę na Hel składem, który będzie wagonowy. Mówię, Regio 9507 powinien być ze Stonką i Bochunami, a czy tak będzie, zobaczymy. Kłania się tutaj mój ulubiony, słuchajcie, bilecik Polregio, chyba najładniejszy moim zdaniem prócz kolei mazowieckich i tak dalej, ale sami to możecie ocenić. Mamy tutaj, moi drodzy, przepiękną pogodę, dworzec w Gdyni, no i właśnie tymi słowami kierujemy się już na dworzec, skąd będziemy jechać na Hel Bochunem. Poprzednia frekwencja w szynobusie była duża, więc mam nadzieję, że jak nadjedzie Bochun, to nie będzie w ogóle problemu z tym, żeby nagrać. Także teraz zapraszam Was na dalszą relację i mówię, co będę nagrywać, co postaram się nagrać, to będzie tutaj na relacji. Reszta wrzuci się jako przejazd. Także zostańcie ze mną i do zobaczenia. Słuchajcie, wsiadłem już do Bochuna i słuchajcie, po prostu nie dość, że tutaj komuną wali na 17 yardów, to jeszcze, słuchajcie, mięciuśkie fotele. No po prostu w życiu na takim nie siedziałem. No poza swoim domem. Naprawdę, podoba mi się. Podoba mi się to bardzo. No a my w tym momencie czekamy na odjazd, także do zobaczenia, słuchajcie, na przejeździe. Prawdopodobnie usłyszymy się dopiero w Jastarni. Zobaczcie, jaki regiopol, po prostu, kurde. Matko jedyna.
kurde, jakie to wszystko ciężkie, ale po prostu da się żyć. Nie to, co w niektórych składach super normalnie. Chociaż czy ja wiem, czy tak super? Dobra, zamknij to teraz, kurde. Będą mi wiatry zachodnie latały. Nie, panu idzie gdzieś tam. Ja idę spalić konie na balkon. Pan mówi, że jakąś syrenkę z Władysławą ma przyprowadzić. To były program, nie będzie na pewno. Gangsta będzie. Spali konie, kurwa. No panu dzisiaj pali konie, gdzie spać, a ja mam się przygotować. Dobra, raz. Tak, kurwa, idzie dalej. Stoimy, kurde, gdzie to leci? Stoimy w tym momencie, moi drodzy, we Władysławowie. Ludzi od jasnej cholery, no ale też witamy na Półwyspie Helskim. No i w tym momencie kłania się kolejna stonka z bochunami w kierunku Gdyni Głównej. I tą stonką właśnie jedziemy. Rany boskie. Dobrze, że Regiopolem nie wracam. No, stoimy w tym momencie w jastarni, gdzie na peronie mijamy pociąg, który widzieliśmy w Gdyni, docelowo na Hel, który teraz wraca. No i odjeżdżamy. No i słuchajcie, wysiadamy z tego przecudnego super składu. Zobaczcie tylko na to. Kurde. Ja nie wiem, co jest lepsze. Czy Polregio, czy koleje mazowieckie? Cholera jasna wie. Znaczy, jeśli chodzi o otwieranie drzwi, tutaj to już dobrą robotę robi Kolmas, ale w kwestii podróży, no to można powiedzieć, że jest tak samo. A my teraz w tym momencie idziemy do lokomotywki, żebyśmy zobaczyli, co nas ciągnęło. Także zostańcie ze mną i do zobaczenia. Za chwilę zwiedzamy Hel. No i słuchajcie, już stonkę tutaj mam sfoconą. No niestety Polsatu nie było, szkoda. No ale nic. Ważne, że był skład wagonowy, że jesteśmy na Helu, o dziwo, planowo, ale czy tak faktycznie było, to ja muszę dzisiaj przejrzeć portal pasażera i porównać go z twoim planem podróży, bo tym właśnie będę się sugerować, wrzucając czasówki postojowe na stacjach, jakie zaliczaliśmy. Jednakże nie wiem, słuchajcie, czy w składach Regio to jest norma, że nie zatrzymuje się we Władysławowie port i w jastarni w czasy, bo wyobraźcie sobie, że mój skład miał rozkładowo postoje, a tych stacji unikał, nie? Więc nie wiem, albo chciał maszynista bardzo nadrobić opóźnienie, albo po prostu nikt nie chciał wysiadać na tych stacjach. Czyli były to po prostu stacje na żądanie, nie wiem. My w tym czasie idziemy, można powiedzieć, szlakiem TDK. W TDK-u, słuchajcie, mielibyśmy, a właściwie mamy, Biedronkę, zaś tutaj mamy Polo Market.
No Polo Market wiadomo, nie ma w TEDeku, więc zamiast tego jest Biedronka. Tutaj mamy bocznicę, gdzie zazwyczaj manewrują właśnie składy. Jakbym się nauczył dyżurowania w TEDeku, no to Helm może byłby chlebem powszednim, jeśli chodzi o sezon wakacyjny, no bo wiadomo, poza wakacjami to wiadomo. W tym momencie doszliśmy do, można powiedzieć, centrum miasta. I tak się zastanawiam, gdzie tu iść. Wszyscy widzę, że walą prosto, więc może ja też sobie pójdę. Ruch widzę bardzo mały. No i mamy tutaj pierwszą atrakcję w postaci pomnika. A jaki to pomnik? Ktoś mi na ten temat, ktoś mi na to odpowie? Czy ja mam sam sobie znaleźć informację? A, jest. W 40. rocznicę obrony. O, mamy jeszcze historię miasta, proszę uprzejmie. Dobra, pozwólcie teraz, że zrobię pierwsze dwie foty i wracam do was za sekundeńkę. No, a więc wróciłem do was, słuchajcie, po krótkiej przerwie, z której, słuchajcie, wyniosłem na razie z tego, z tej miejscowości historię tego wszystkiego, tego całego półwyspu i tak dalej. A teraz w tym momencie właśnie jesteśmy na głównym deptaku prowadzącym bezpośrednio na plażę. Także za chwileczkę sobie tam w tamtą stronę pójdziemy, a właściwie się udajemy. No i tyle. Jakbym miał w ogóle porównać ten deptak do jakiejś innej nadmorskiej miejscowości, to szczerze mówiąc, trochę mi to zdziebko przypomina... Niech no się zastanowię. Wiecie, chyba mi to trochę Sarbinowo przypomina. Nie jestem do końca pewien, czy na pewno taka ścieżka była, ale słuchajcie, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, słuchajcie, że coś takiego chyba było. No i widzę, że już kończy się ulica dla samochodów, a zaczyna się przejście dla pieszych. Także robi się coraz ciekawiej. No i jednocześnie zapraszam do dalszego oglądania. O, Mewa mnie wita, helska. Wita mnie helska Mewa. No i przy okazji, słuchajcie, witają mnie w Czasowicze. I to cała chmara, słuchajcie. A to, co teraz widzicie, to jest nic innego, słuchajcie, jak tylko Zatoka Pucka. Mamy tutaj, słuchajcie, Zatokę Pucką. Mamy ostoje dla mew, bo tam widzę, że są. No i słuchajcie, cóż, powiem wam szczerze, że w taką wieczną pogodę to trochę mnie ludy zaskoczyły. Nie wiem jak wy, słuchajcie, ale ja w taką pogodę to prędzej to bym chciał siedzieć, niżeli się kąpać. No ale cóż, dla kogo relaks, dlatego relaks. No. Nie mogę tego odmówić. No i dobra, słuchajcie, a my w tym czasie idziemy dalej. I do zobaczenia na dalszym zwiedzaniu. W międzyczasie, moi drodzy, jak już dochodzimy do końca ścieżki wzdłuż przystani jachtowej oraz wzdłuż Zatoki Puckiej, no to w tym momencie, moi drodzy, mamy tramwaj wodny Agat albo statek pasażerski, nie wiem jak zwał, tak zwał. No i słuchajcie,
moi drodzy, wypłynął do Gdyni. Przepraszam, nie do Gdyni, tylko do Sopotu. Wyruszył do Sopotu. Swoją drogą, słuchajcie, to ja nie wiem, czy ja tam w oddali gdzieś rewy nie widzę. I w ogóle terenu w Gdyni, wiecie? Nie wiem, słuchajcie, czy na pewno tak jest. Ale zaraz się przekonamy. Oj, ogólnie rzecz biorąc, wielki plus dla Shellu. Z uwagi na to, że aby wejść w ogóle na te tereny koło latarni morskiej, słuchajcie, na przykład jak to jest w Kołobrzegu, to niestety trzeba zapłacić 2 zł za wejście. Nieważne, czy ulgowy, czy normalny, to w ogóle nie ma znaczenia, słuchajcie. To w ogóle nie ma znaczenia. Kurde, no, jakbym chyba rewę widział, no. Rewę albo, nie wiem, albo mechelinki, albo coś jeszcze, nie? Ja nie wiem, czy to nie jest właśnie Trójmiasto, słuchajcie, bo nawet widzę, że statek zmierza w tamtą stronę. No cóż. Gdyby nie to, że wracam ekspresem Intercity o 16.12 i gdyby nie to, że na Helu jestem pierwszy raz, to bym się chętnie przepłynął takim tramwajem wodnym do Gdańska czy do Sopotu. Ale dobra, nieważne. No jakbym rewę widział, no cholera jasna. Gdzieś tu musi ona być. Czuję to. No a teraz czuję nowe tereny. Czuję przede wszystkim ten półwysep Helski, który już od Władysławowa dawał się we znaki, bo w pociągu, ku mojemu zaskoczeniu, tłumów przybyło jeszcze więcej niż gdy z Gdyni jechałem, nie? No. Ale ogólnie dobry miałem, słuchajcie, pomysł, żeby nie jechać turem z Tczewa, tylko żeby w Gdyni sobie elegancko wsiąść. No, niczego nie żałuję, miałem miejscówkę, miałem miejsce do nagrywania. Tylko niestety jedyny minus w tych wagonach piętrowych jest taki, że te wagony mają strasznie brudne szyby. Także przy wjeździe do lasu to naprawdę, to jest katorga nagrywać. Z trudem to robiłem. No a jeśli chodzi o nagrywkę ekspresa, no to sytuacja będzie się prezentować następująco. Jeżeli trafi mi się miejsce tyłem do kierunku jazdy i to jeszcze w dodatku nie po lewej stronie, czyli od strony torów, tylko od drugiej strony, to najwyżej nagram tylko rear view z Helu do Gdyni Głównej. A jak co, no to będzie nagrana cała trasa do Warszawy Wschodniej. Także słuchajcie, cóż. My w tym momencie idziemy dalej. Nie wiem, słuchajcie, czy dalej w tamtą stronę się idzie na plażę, czy tu jest plaża i się ciągnie odtąd, nie wiem. Się zobaczy. No a w tym momencie, słuchajcie, idziemy. No, zwiedziliśmy sobie Zatokę Pucką oraz tutejszych plażowiczów, to teraz może pójdziemy w stronę Morza Bałtyckiego, o ile się doczłapiemy. No. Także zostańcie ze mną i do zobaczenia wkrótce. No i w tym momencie, udając się nad Morze Bałtyckie, słuchajcie, mamy waszą słynną linię 669, zastąpioną przez dotychczas używaną linię 666, no, łączącą Karwię z Helem. Trochę dziwne miejsce na pętle, przyznam szczerze, ale nie mnie to oceniać. A my teraz, słuchajcie, kierujemy się do parku. Dobra, słuchajcie, nic nie jedzie, to chyba możemy iść. No. Także zostańcie ze mną i do zobaczenia. Słuchajcie, moi drodzy, czy ja doszedłem do Kampinoskiego Parku Narodowego? Przecież idę normalnie w stronę Morza Bałtyckiego. Słuchajcie, no przecież dojście nie mogło być tak prostsze, jak się wydaje. A tu się okazuje, że tutaj jeszcze, słuchajcie, trzeba jakąś dżunglę pokonać po prostu.
No kurde, co to ma być w ogóle? Już nie mówiąc o tym, jaka w ogóle jest powierzchnia powierzchnia tego. O Jezu. Ziemi, po której łażę. Wszystko gładkie. Ogólnie rzecz biorąc, jestem sam w wielkiej puszczy. Rany boskie. Czuję się teraz, słuchajcie, jak jakiś, kurde, nie wiem, jak jakaś postać Disneya dosłownie. Ja pierdzielę. Dobra, mam nadzieję, że za chwilę dojdę nad to morze. Boże święty, przecież ja nie wymagam, kurde, tak wielu. O, dobra, są jacyś ludzie, dobra. Jezus Maria. To dobrze. To do... O kurde, czekajcie. Aha, dobra. Boże jedyny. Słuchajcie, jaka ta ziemia jest. W ogóle nie wiem, gąbka jakaś, kurde, czy co? Trampolina? Słuchajcie, no normalnie stąpam i kurde, aż mi sandały podskakują. Ja nie wiem. Dobra, widzimy się za moment, kurde, gdzie ja jestem? Tak w ogóle. Jezus Maria. Słuchajcie, wreszcie doszedłem do Morza Bałtyckiego. Droga nie była łatwa, ale ja nie wiem, słuchajcie, czy tutaj nie ma jakiegoś ogólnodostępnego przejścia z Zatoki Puckiej do Morza Bałtyckiego, bo sporo ludzi, widzę, tutaj się przedostaje właśnie tym wejściem, którym weszliśmy. I słuchajcie, naprawdę jest git. Ja pierdzielę. No i tak coś przeczuwałem, słuchajcie. Morze Bałtyckie jest dzisiaj spokojne, a Zatoka Pucka szaleje. Dlatego jakbym był teraz w Czasowiczem, to choćbym zapierdzielał nie wiem ile, nie wiadomo z czym i tak dalej, to jednak wybrałbym Morze Bałtyckie. Mimo wszystko. Słuchajcie. O Jezu, jak mi tego brakowało. Ostatni mój wypad nad morze, słuchajcie. Sierpień, 4 sierpnia. I mało tego, ja bardzo dobrze postąpiłem, że wybrałem się na ten wypad akurat dzisiaj, 4 sierpnia. Słuchajcie, na początku miałem w planach, żeby zrobić to 8 sierpnia. Ale mówię sobie, po pierwsze, nie ma co zwlekać, skoro za chwilę, wiadomo, zaczną się procedury jeszcze bardziej związane ze szkołą, z załatwianiem mojego dowodu i tak dalej. No, nie będę się wdawać w szczegóły, ale wiecie, o co chodzi. A druga sprawa, słuchajcie, 8 sierpnia miała się niby pogoda spieprzyć. I to już od soboty, słuchajcie. Tak naprawdę prognoza, którą sprawdzałem wczoraj i przedwczoraj, pokazywała, że do dzisiaj, do godziny 23.59, będzie słonecznie, a potem już tylko pogoda się rozesra. Więc, moi drodzy, ja w ogóle nie miałem już wtedy takiego zamiaru, żeby przedłużać ten wyjazd, bo nie wiadomo, co by z tego było. A jeszcze raz podkreślam, to jest już mój ostatni wypad nad morze. Początek sierpnia, później 2 dni maratonu wakacyjnego i prawdopodobnie to też będzie mój koniec wypadów poza Warszawę, w głąb Polski. Nie wiem, jak to będzie w późniejszych miesiącach. Zobaczymy, słuchajcie. Nie ja o tym decyduję, tylko los, który mną kieruje. No i z pewnością też wielu innych. Na to trzeba mieć po pierwsze czas, a po drugie pieniądze. Bo wiadomo, ochotę się zawsze ma. Ale dwie podstawne rzeczy. Jezus Maria, no słuchajcie, trafiłem nie w 10, nie w 100, nie w 1000, a w 10000 normalnie pogodę, nie? Naprawdę. 6 z plusem dla mnie to mało po prostu. Nie chcę się tutaj chwalić, ale naprawdę, słuchajcie, uwierzcie mi, że Półwysep Helski to jest jedno z nielicznych miejsc, które naprawdę rzadko kiedy ma dobrą pogodę. Naprawdę trzeba się tak cholernie wstrzelić w to. Ale wiecie, co ja myślę? Że to prawdopodobnie było spowodowane tym,
że prawdopodobnie albo, że prawdopodobnie jest początek sierpnia, nie? Jest pewnie początek sierpnia i tak jak na każdym sezonie wakacyjnym, na początku miesiąca pogoda się będzie normować, a potem stopniowo się będzie rozesrywać, nie? Tak, no, tak jak to było teraz w lipcu. No. Połowa lipca, czy tam początek lipca, no początek, ewentualnie połowa lipca była pogodna, a potem już ciurkiem leciało, nie? Jak było słońce, to później była burza. Jak była burza, to wieczorem było słońce. No. W Kołobrzegu, no cóż, co ja mogę powiedzieć? W Kołobrzegu byłem na wczasach. Tam pogodę miałem na początku, oczywiście mówię o wczasach z rodziną, nie? W Kołobrzegu na początku przez 3 dni miałem bardzo dobrą pogodę i mało tego, załapałem się wtedy na projekt plaża organizowanego przez TVN, który wtedy przyjechał do Kołobrzegu. Zresztą, kto pamięta kanał Warszawski Transport Publiczny, to na pewno wie, że wtedy się pokazywałem z innej perspektywy, można to nazwać. No. I słuchajcie, po prostu miałem wtedy szczęście. A potem, za drugim razem, jak przyjechałem do Kołobrzegu, to już tego szczęścia nie miałem. Chciałem któregoś razu posiedzieć na plaży, nie dało się, bo wiatr był. W przeciwieństwie tutaj, gdzie w ogóle nie odczuwa się wiatru. Są małe fale, ale nie tak bardzo gwałtowne jak na Zatoce Puckiej. A cechą każdego wypadu nad morze jest przede wszystkim to. Jeśli jesteś w miejscowości, gdzie masz z jednej strony zatokę, z drugiej strony morze, albo odwrotnie, to zawsze idź tam, gdzie jest, słuchajcie, tego... To zawsze, słuchajcie, chodź tam, gdzie jest tego po prostu, gdzie się mało wiatru odczuwa i tak dalej, i tak dalej. Dobra, moi drodzy, tymczasem, nie przedłużając, ja za chwilę dla was specjalnie zamoczę nóżkę. Dla tych, którym ufam, ale też dla innych widzów, którzy mnie lubią oczywiście. I tyle. Także zostańcie ze mną i do zobaczenia. Tak, słuchajcie, jestem w długich spodniach. Ale skąd miałem wiedzieć, że będzie akurat dobra pogoda? Przed południem miało padać, no to mówię, dobra, zaopatrzę się w długie spodnie. O, proszę uprzejmie. O, troszeczkę lodowata woda, tak samo było w Kołobrzegu, ale słuchajcie, poza tym jest git. Wiecie co, ja to pierdzielę, ja zaraz, czekajcie, ja zaraz wracam, czekajcie. I proszę uprzejmie, słuchajcie, teraz to jest życie. Ciul, że teraz mi troszeczkę chłodno, słuchajcie. Ja muszę, kurde, zażyć tej kąpieli, słuchajcie, nie ma, że nie. No tutaj jest mój plecak, moje rzeczy. Proszę bardzo, miałbym nie skorzystać? Gdzie tam? Lecimy, kurde, tutaj. Był Regiopol. Była niezła jazda bez trzymanki, a teraz, kurde, będzie jeszcze bez trzymanki. Proszę bardzo, to dla was, widzowie. Ostatnie moje zamoczenie nogi. Słuchajcie, ostatnie zamoczenie. Głębiej to ja nie będę wchodzić, bo mówię, nawet gdybym był wczasowiczem, nie skorzystałbym z tego. Zobaczcie, co się dzieje, nie? Nie skorzystałbym. Dobra, słuchajcie, żeby tutaj nie przedłużać, bo już wcześniej się wypowiedziałem tutaj 6 minut. To już wam chyba, kurde, gały wyszły z orbit i chcielibyście nad morze, nie?
to pozwólcie teraz, że się jeszcze sam porozkoszuję tym wszystkim i później idziemy na obiadek. Zostańcie ze mną, do zobaczenia. Którędy stąd na wsiel? A chuj wie, proszę pana. Daj, żeby pan nie przypierdolił w tą muć, proszę pana, jak pan bardziej do prawej strony. No, w międzyczasie, moi drodzy, dochodzimy już do ronda, gdzie właśnie nagrywaliśmy 669. O, nawet już mijamy pętlę autobusową po prawej stronie. No i właśnie tędy szliśmy, a teraz tą drogą wracamy. I powiem tylko tyle. Gdyby ktoś z was mieszkał niedaleko stacji kolejowej, no to by nad Morze Bałtyckie miał niezły kawał drogi, powiem szczerze. Ale z drugiej strony, cóż, jeśli chodzi o mnie, mnie to w ogóle nie przeszkadza, słuchajcie. Iwonicz, Muszyna, Krynica, Rywa, Sarbinowo, Krynica Morska, Kołobrzeg, a teraz tutaj, to słuchajcie, dla mnie to jest, zaczyna być pesteczka. Dla mnie to już, słuchajcie, zaczyna być pesteczka. W tym momencie widzicie chmury burzowe, ale na całe szczęście mnie w ogóle one nie dosięgnęły. Także mogę się cieszyć. No i co poza tym? Teraz idziemy na... teraz idziemy do miejsca, z którego zaczęliśmy dzisiejsze zwiedzanie, czyli na Zatokę Pucką, w miejsce przystani jachtu. Bo tam wypatrzyłem bardzo ciekawe restauracyjki, gdzie z pewnością mogę coś wykwintnego zjeść. Tak, wiem, jest tutaj wiele innych restauracji, nawet teraz w tym miejscu, ale z drugiej strony chcę mieć, słuchajcie, widok na morze. Także cóż, ty, ale niezłe te chmury, kurde. Dobrze, że w ogóle... Ja tego nie odczuwałem, słuchajcie, bo jak wtedy nogi wycierałem, kilka kropek spadło i to wszystko, nie? A zobaczcie, co tam się dzieje. No. No. Towarzystwo, które z nami jechało i które usłyszycie na premierze z przejazdu regioturem, no to słuchajcie, takie dobre to nie będzie. Takie dobre nie będzie, słuchajcie. Jeśli chodzi o ich pobyt we Władysławowie, bo oni do Władysławowa jechali. No. Nie wiem na ile, gówno mnie to obchodzi, ale z drugiej strony to już, słuchajcie, już idzie do nich chmura. Tak. Chciałem się zatrzymać, żeby się upewnić i tak, idzie do nich chmura. Jezu, co tu taka kolejka, rany boskie. Co tu taka kolej? Matko jedyna. Jezu Maria. Kurde, kolejka na jednego burgera. Serio, ludzie? Nie macie na co hajsu wydawać? Boże. Ja rozumiem, że macie na pewno zapchane portfele i musicie coś z tym zrobić, ale z drugiej strony bez przesadyzmu. Nie chcecie być chyba, kurde, jak ta miejscowość o nazwie Tłuszcz. Bez obrazy mieszkańcom. Dobra, a my już nie wiem, czy dochodzimy, czy nie. Idąc deptakiem, widzimy się za chwilę w restauracji. Zostańcie ze mną. No i dobra. No, tak jak mówiłem, zaszliśmy do punktu, z którego zaczęliśmy zwiedzanie Helu i tutaj prawdopodobnie skończymy, ale jeszcze się przekonamy. Na razie muszę coś zjeść. Dobra, co oni tu mają? Na pewno rybę sobie odpuszczę. Flądra tusza, pstrąg tusza, sandacz, filet, łosoś, flądra. Nie no, filet z dorsza po helsku. No niestety dorsza sobie w tym roku odpuszczę. Ryby z pieca to nie. Może sobie frytki, kurde, dodam. Czekajcie, tutaj wszystko 9 zł widzę jest, no dobra. O, no właśnie. Chociaż wiecie co? Czekajcie. Kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą zasmażaną. Teoretycznie...
Teoretycznie ten typ dania jadłem na jednym z dni maratonu wakacyjnego. Będziecie później tego świadkiem. A co my tu mamy jeszcze? Czekajcie. Filet z kurczaka grillowany, frytki, zestaw surówek? Filet z kurczaka. Muszę się o to jeszcze dopytać, słuchajcie. Bo nie wiem, słuchajcie, nie miałem styczności do tej pory z czymś takim. Jak już to filet z flądry, z dorsza albo z czegoś innego, ale filet z kurczaka... Nie wiem, mogę być debilem w tym momencie, ale serio. Niektóre nazwy dań to nie są mi w ogóle do końca znane, chociaż to są dania polskie, wiem, i zazwyczaj domowe. Ale muszę się temu przyjrzeć. Chociaż z drugiej strony, jak ja tak patrzę, cena jest nawet adekwatna. Słuchajcie, frytki, zestaw surówek jedynie za 38 zł. Dobra, to ja sobie, słuchajcie, to wybiorę. No i cóż. No i do zobaczenia na obiedzie. No i słuchajcie, już mamy podane do stołu. No, także smacznego. Kto tam co chce, to niech sobie nakłada i tak dalej. W szczególności tego fileta z kurczaka spróbuję, grillowanego. No, spytałem się, to chodziło tak naprawdę o pierś z kurczaka. Wiecie, słowa też mają znaczenie, nie? Tłumy, tak jak się zbierały, tak się zbierają dalej. Także jak zjemy, to się do nich dołączymy. Także do zobaczenia za chwileczkę. No i słuchajcie, kolejny wyjazd i chyba kolejny, słuchajcie, dar od Boga. Bóg chyba chciał, żebym odwiedził Półwysep Helski w dobrą pogodę. Albo to, co było prognozowane, stało się odwrotnością tego, co miało być. Czyli przed południem miało być słońce, a teraz będzie deszcz. Bo zobaczcie, słuchajcie, front burzowy już jest. No, tutaj już jest, słuchajcie, za chwilę przyjdzie ulewa. Także prawdopodobnie z Helu będę deszczowo wracał. No i co ponadto? No i ponadto, o, właśnie w tym momencie, słuchajcie, zaczęło lać jak nie wiem co. Także, słuchajcie, idę. Kurde, no. Niestety front idzie z Trójmiasta, także prędko to nie zniknie, absolutnie. O kurde. Kurde, ewakuacja, wszyscy jechać z Polski. Kurde, wszyscy wyjazd z Polski. Kurde. Ewakuacja. Ja pierdzielę. O cholera. Ło. Matko, co tu się teraz będzie działo? Słuchajcie. Naprawdę. To, że ja zaliczyłem w ogóle większość atrakcji w słońcu, to chyba był, słuchajcie, naprawdę cud. Cud boski. Naprawdę. O kurde, ale się tak rozpada. No ładnie. Także dobrze, moi drodzy. Widzimy się, nie wiem gdzie. Albo na stacji, albo nie wiem gdzie. Zostańcie ze mną i do zobaczenia. No dobra, słuchajcie. Mamy jeszcze godzinę do naszego pociągu. Konkretnie do ekspresu Intercity Antar. No to nie wiem. W tym momencie sfociłem 669. Będzie na Instagrama. No i raczej już wydaje mi się, że nigdzie nie będę chodzić, jak tylko teraz zrobię dla was mikolenie. I tyle. Od lewej strony mamy szynobus należący, no, poniekąd do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która już teraz jest zelektryfikowana. Ale na przykład z Gdyni Głównej dalej jeżdżą szynobusy.
Po środku mamy stojący i oczekujący na manewr skład, właściwie na spychanie, skład Express Intercity Jantar, którym pojedziemy do Warszawy. Po prawej mamy czeskie wagony TLK Wydmy, które tutaj stąd odjadą o godzinie 19 do Bochumina. A tam daleko po prawej stronie mamy wygaszony skład TLK Mierzeja, który wyruszy również w swoją podróż później, ale o godzinie 20 którejś. Już nie pamiętam teraz. Do Lublina Głównego. A w tym momencie wjeżdża Regio ze stacji Władysławowo. Sporo wolnych miejsc, no ale wiadomo, ta godzina to nikomu się już na Hel nie chce jechać. No. W tym momencie odjeżdża Regio 90-550 do stacji Władysławowo. W międzyczasie, moi drodzy, podstawił się już Express Intercity Jantar, który niestety, słuchajcie, znaczy, który niestety, gdzie niestety w tym czasie okazało się, że znowu zaczęło na Helu lać. Także niestety, moi drodzy, albo stety, Bóg chyba mnie naprawdę obdarzył cudem boskim i po prostu chyba dał mi słońce, żebym mógł pozaliczać tyle atrakcji, ile mogę na Helu. Bo teraz, słuchajcie, to po prostu nie wiem, co to by było, gdybym teraz tu przyjechał. Byłoby po prostu guzik z pętelką i tyle w temacie, nie? Dobra, słuchajcie, także cóż, ja się już pomału z Helem żegnam. Było mi tutaj niezmiernie miło. Chętnie będę tu wpadać. W TEDeku wprawdzie, no bo raczej mi się już nie widzi żadnego tutaj ani Regio, ani Ekspresu nagrywać. Półwysep Helski prawdopodobnie będę już miał zaliczony na finito. Tutaj sobie jakaś mewa lata, prawdopodobnie, żeby się ze mną pożegnać. No i cóż, kiedy będę mogę... kiedy będę mógł, to będę jeszcze coś dla was nagrywać. Prawdopodobnie odezwę się dopiero wtedy, kiedy już dojedziemy do Gdyni Głównej. Tymczasem dzięki za oglądanie Helu i widzimy się za chwileczkę. W międzyczasie, moi drodzy, zanim ruszymy ekspresem Intercity, no to
zwiedzimy sobie, słuchajcie, nowoczesny wagon, który mam przydzielony na miejscówce, czyli wagon bezprzedziałowy 175A10. Jeden z najnowocześniejszych wagonów. Czego przykładem może być, słuchajcie, ten oto ciepły guzik, służący do otwierania drzwi do bezprzedziału i na korytarz. Tutaj po lewej stronie, słuchajcie, mamy stojaki na rowery. Modny bajer, prawie tak jak w Polregio. Jak tam w ogóle pogoda? Hel niestety płacze, słuchajcie. Hel niestety płacze. Wagon 17. Mamy, proszę bardzo, telewizorek. No. I ja tutaj, słuchajcie, za chwileczkę, może nawet teraz, zobaczę, gdzie my mamy w ogóle wagon, bo ja muszę wiedzieć, słuchajcie, czy ja mam... Czekajcie. Ja muszę wiedzieć, słuchajcie, czy mam nagrywać całą trasę, czy tylko do Gdyni, nie? Dobra, wait. Hel, Warszawa Wschodnia. Wagon 17, 36 okno. No to teraz zobaczymy, gdzie jest to miejsce 36. Czy ono jest do tyłu, czy ono jak jest w ogóle. Prawdopodobnie będzie do tyłu. Jezu, błagam, nie. No niestety jest do tyłu. Kurde. 36 okno chyba, tak? Dobrze mówię. Tak. O Jezus Maria. I jeszcze, słuchajcie, mi się trafił taki oto zajebisty widok. No nie no. Ludzie. Lepiej to... Naprawdę, gorzej to już tego spieprzyć nie mogli. Ja pierdzielę. Czekajcie, a może to było miejsce 37? Niech ja tak w ogóle pokontempluję. Czekajcie, jeszcze raz wezmę. Na spokojnie. Bo wiecie, w moim przypadku to czasami zrozumiem za pierwszym razem, a czasami muszę jeszcze raz kontrolnie przejrzeć. To było 37 czy 36? Czekajcie. Boże, nie to. 36. No to, drodzy Państwo, nie ponagrywamy sobie. Chyba że jakimś cudem zwolni się miejsce 37, w co wątpię. Bo niestety, słuchajcie, miejsce mamy po prostu schujane. Za przeproszeniem do nagrywania. Dobra, także ja w tym momencie udaję się na Rearview i widzimy się za chwileczkę. No, wyobraźcie sobie, moi drodzy, że znalazłem kontakt działający w dodatku na korytarzu. Problem niestety polega jednak na tym, że mam za krótki kabel, żeby połączył stykający się telefon z szybą. Potrzebowałbym rozgałęźnika albo jakiegoś, nie wiem, łącznika albo drugiego kabla najlepiej. No. A jeśli chodzi o pogodę na Helu, no to jak było do dupy, tak jest dalej do dupy. Cud boski to chyba mało powiedziane. Powerbank w tym momencie się ładuje. Ja już do kieszeni schowałem legitkę i bilet. No i tyle. Zobaczymy, co będzie w Gdyni. Pociąg będzie miał trochę postoju z uwagi na zmianę lokomotywy. Także cóż, się okaże, co to będzie. Thank you.
Słuchajcie, jesteśmy już na dworcu centralnym. No, już tutaj zajechaliśmy ekspresem, no, który miał 20 minut spóźnienia. No i teraz będziemy jechać pociągiem do Warszawy Toruńskiej. Także jak wsiądziemy, to zrobimy sobie podsumowanie. Także zostańcie ze mną i do zobaczenia. No i moi drodzy, pomału nasza wycieczka z Helu dobiega końca. Właściwie to już nawet dobiegła, bo jesteśmy już w Warszawie. Za chwilę będę... No właśnie. Zaraz będę na Toruńskiej wysiadać. Także cóż, myślę, że przyszła pora na podsumowanie. Generalnie rzecz biorąc, podróż Pendolino była bardzo dobra. Zresztą przekonacie się o tym na premierze z przejazdu. Zajechaliśmy, no a tam 3 minutki bądź 5 minutek spóźnieni, ale roboty to dłużej nie robiło, bo nasz skład wagonowy Polregio wtedy nie był podstawiony w ogóle. Podróż komunistycznym wagonem, po prostu no, bardzo mięciutkie siedzenia, prawie jak moja domowa kanapa. Okienka też bardzo fajne, bo wysuwane. Natomiast no niestety szyby brudne, więc jak się wjeżdża do lasu, to może być problem z nagrywką. Trzeba się męczyć ogólnie. Co do samego Helu, bardzo fajny. Deptak, plaża, w ogóle wszystko. Nic dodać, nic ująć. Jedzenie też fenomenalne. Szczególnie ten filet z kurczaka grillowany. O Jezu. Bardzo zacne to było. Pogoda bardzo mi się udała. Można powiedzieć, że trafiłem, tak jak mówiłem, w 10-tysięczną w ogóle z tą pogodą, naprawdę. No a poza tym, cóż, powrót ekspresem też bardzo zacny. Z wyjątkiem tego, że z Gdyni odjechaliśmy 16 minut spóźnieni. No i to się w takim... to się w takiej sytuacji doczekało tutaj na centralnym. Odbiło się. Dlatego dobrze, że RL-ka była spóźniona 10 minut. Przynajmniej teraz mogę elegancko sobie wrócić do domu. A to, że po ciemaku i tak dalej, no to... Nie w takich warunkach już do domu wracałem. Także cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że relacja wam się spodobała z wycieczki. Jeśli tak, dajcie koniecznie łapeczkę w górę. Dajcie znać również w komentarzu pod filmem tego, kogo nie było. W tej relacji mówił do was transportowy Domin. Także trzymajcie się, do zobaczenia. To była już nasza ostatnia wycieczka między maratonem wakacyjnym, także do zobaczenia, trzymajcie się i na razie.